Międzychód. Czeska pisarka i tłumaczka Alena Mrazowa spotkała się z czytelnikami podczas wieczoru literackiego w Sierakowskim Ośrodku Kultury. Była to okazja do promocji najnowszej książki Przekaz Elfi Nietzsche, której tematem są nastrojowe rozmyślania o istocie życia ludzkiego. Ja myślę, że wszyscy szukamy takie odpowiedzi na takie pytania, kim jesteśmy, skąd przyszliśmy i dokąd idziemy. No może dlatego właśnie ja piszę. Nie wiem, czy już otrzymałam całe wszystkie odpowiedzi, ale może samotne to pisanie daje mi radość. Przede wszystkim jak czytelnicy odczytają i później otrzymuję od nich reakcje. No i to właśnie znów właśnie daje mi siłę, żeby naprawdę, że to pisanie moje ma sens. Imprezie towarzyszyła mini wystawa Jany Juszkiewicz, fotograf z Pragi. Jana Juszkiewicz to utalentowana młoda fotograf, którą poznałam 10 lat temu. Była właśnie moją studentką na Uniwersytecie Stosunków Międzynarodowych. Przyjechała wtedy z Rosji, ale już jej imię i nazwisko Jana Juszkiewicz wypowiadało o tym, że ona jest pochodzenia polskiego. Bardzo skromna i utalentowana, ale już widziałam w szkole, że interesuje się też tym fotografowaniem, więc naprawdę w Pradze jeszcze studiowała na szkole fotograficznej, ale już w trakcie tego studia u nas w szkole robiła takie zdjęcia reportażne i właśnie miała kilka wystaw. No i później pokazało się, że naprawdę tak utalentowana, że otrzymała cenę Związek Fotografów Czeskich. No i wtedy właśnie miałam ten pomysł, żeby ona też się zapoznała z ludźmi z Lotej Linii, z artystami polskimi, żeby mogła wystawiać się też na terenie jakby ojczyzny, jej rodziców i prarodziców. No nam tak się udało. Wieczór odbył się m.in. dzięki zaangażowaniu Dany Sagi Tomaszewskiej, która podobnie jak bohaterki wieczoru należy do grupy artystycznej Złota Linia. A jest grupa, która powstała w internecie, skupia przede wszystkim Polonię, rozproszonych artystów po całym świecie, którzy czują jednak ze sobą jakąś więź. My po prostu pisaliśmy na początku na takim forum internetowym Golden Line, ale w pewnym momencie postanowiliśmy się spotkać, a ponieważ wszyscy byliśmy artystami, no to padł pomysł, że skoro się spotykamy, to zróbmy wystawę. I pierwsza wystawa odbyła się w Mszanie Dolnej, w tak zwanym folwarku sztuki, a w tej chwili ta wystawa w Ostrawie, która się odbyła 4 czerwca, to już była nasza 18 wystawa. Co roku odbywają się przynajmniej 2-3 wystawy. Na przyszły rok będziemy uczestniczyli w Świątyni Artystów w Zawoniu koło Wrocławia w ramach Światowych Dni Kultury oraz potem w Niemczech. W naszej grupie wystawiają ludzie z Polski, ale także z Niemiec, z Szwajcarii, z Norwegii, z Czech i niektórzy już są takimi rdzennymi po prostu Czechami, a niektórzy są po prostu Polakami, którzy wyjechali na obczyznę i w ten sposób po prostu czują jakąś taką więź. Spotkanie zainaugurowało funkcjonowanie sali wystawienniczej, która niedawno powstała w ramach projektu Ceramiczne Inspiracje. Ta inauguracja zaproponowana została przez obecną tutaj na sali panią Danutę Sagę Tomaszewską. Ona podpowiedziała nam generalnie, że takowe spotkanie w tej sali możemy zorganizować. Powiem szczerze, że my troszeczkę wstrzymywaliśmy się z uruchomieniem tej sali z jednego prostego względu, że ona jeszcze nie jest ukończona w 100%, ale myślę, że to dzisiejsze spotkanie, ten dzisiejszy wieczór pokazuje, że jednak warto było zaprosić pisarkę czeską panią Alenę Mrazową i takowe spotkanie zorganizować. Wieczór uatrakcyjnił występ chóru imienia Dębińskiego z Sierakowa. Na uliczce koło kina.